Dzień dobry, witam na dzisiejszych zajęciach klasę pierwszą. Dzisiaj będziemy pracowali na wzorze wozu strażackiego. Dlaczego wóz strażacki? Dlatego, że wczoraj, czyli 4 maja, obchodziliśmy święto strażaka, czyli tych panów, pań, którzy gaszą pożary, którzy usuwają powalone drzewa z ulicy, którzy wyciągają z zakleszczonych samochodów, którzy dostają się do domów, kiedy jest taka potrzeba, bo ktoś nie może się wydostać. Na pewno ostatnimi czasy słyszeliście troszkę o najróżniejszych pożarach, wiecie co to jest pożar, wiecie jak wygląda strażak, na czym polega jego praca. I z okazji ich święta dzisiaj właśnie będziemy robić sobie pracę z wozem strażackim. Ja mam wydrukowany wzór i chciałabym, żebyście wy też sobie znaleźli na internecie wzór do wydrukowania. Specjalnie nie podaję wam jaki, ponieważ są one o różnej trudności. Do naszej pracy ten co ja mam jest no troszkę trudny. Wy możecie sobie znaleźć łatwiejszy. Dlaczego? Ponieważ będziemy go wyklejać folią aluminiową, czyli będzie nam potrzebna folia aluminiowa, nożyczki i klej, a następnie będziemy malować farbkami. I teraz, na czym polega ta praca? Dobrze jest mieć wydrukowane dwa razy, ale nie trzeba. Nasza praca polega na tym, że oprócz tego, że wszystko w środku będziemy sobie zaklejać folią, widzicie, przykładam, odmierzam i zaklejam. Zapamiętuję, że tu są dwie linie. Oprócz tego, że wszystko sobie będziemy ładnie wyklejać folią, to jeszcze będziemy robić wypukłości. Zobaczcie, że ja teraz zagniatam, zawijam folię, żeby zrobił mi się wężyk. I wszystkie kontury będę poprawiała tym właśnie wężykiem. Najlepiej jest mieć klej typu Magic albo Wicol do przyklejania tych wężyków, ale taki zwykły jak ja mam tutaj wystarczy. Ponieważ folia targa się nierówno, to polecam ciąć wężykami. Ona się łatwo targa, łatwo jest ją odmierzyć. Pamiętam, że tutaj miałam dwa paseczki. Były tam też kropki. Na drugie wydrukowane, jak widzicie, żeby sobie podglądać, przykleiłam te dwa paseczki. Teraz są jeszcze kropeczki. A jaka kropeczki może się zmienić? Błyszczącą stroną do góry. Odrysowuję sobie mniej więcej taki kształt, jaki powinien być. O, widzicie, jest mniej więcej. Tak więc przyklejam. No tam jeszcze klej nie się przesuwa. Ponieważ to troszkę zajmuje czasu, to wrócę do was, jak wykleję całość. Jak widzicie, dalej sobie wyklejam, ale mam już zdecydowaną większość, ponieważ stwierdziłam, że na tamtym rysunku głównym jest dużo szczegółów, których niekoniecznie potrzebuję, to z kilku zrezygnowałam. Ważne jest, abyście robili to sami. Nie chciałabym, żeby rodzice za was to wyklejali, ponieważ tutaj znowu ćwiczymy ręce, wzwijanie, przyklejanie. Widzicie, już mam tył, mam z przodu okienko, zaraz zrobię drugie okienko.
no, tak jak powiedziałam na początku, lepszy jest od tego klej typu Magic, Vicol, ponieważ do wyklejania tych żyłek, bo powierzchnie płaskie to takim klejem zwykłym wystarczy. Dlaczego jest lepszy Magic? Bo wyciśniecie sobie, przyklejecie i Wam się to trzyma, a niestety takim zwykłym klejem, dopóki on nie wyschnie, to się wszystko przesuwa i jest troszkę trudniej. No, ale mi to nie przeszkadza. Już Wam tutaj za chwilę skończę. Widzicie, za każdym razem muszę posmarować margu, bo teraz szukam błotnik, za błotnik jest okrągły. Ponieważ pacjent się kręcę, pomagam już doklejaniu nożyczkami. No póki nie chcę, to będzie tak odpadało niestety. Jeszcze są mi opony okienka, będzie skończone. Słuchajcie, teraz Wam pokażę drugie podejście do tego, jak można wykleić folią. Do tego jest potrzebny klej na gorąco i mały najlepiej pistolecik. I już tutaj musi być nadzór rodziców. Zobaczcie, ja sobie klejem poprawiam wszystkie kontury, tak, żeby powstała mi wypukła linia. Jest to dużo szybsza, łatwiejsza metoda zrobienia tego z folii niż ta pierwsza, ale niestety niesie za sobą ryzyko poparzenia się. To znaczy, że jeżeli Wam rodzice pozwolą, bo macie w domu klej na gorąco, macie pistolet, rodzice uważają, że nie jesteście za mali, żeby pod ich nadzorem to robić, to możecie tak robić. Ale tutaj przypominam rodzicom, że praca musi być samodzielna. Wykleiłam klejem. Pokazuję jeszcze raz pracę tutaj, co była wcześniej zrobiona. Normalnie klejem zwykłym przyklejane rureczki. Wszystkie te. A tutaj idę na łatwiznę. Wyklejam klejem na gorąco. Wszystkie kontury, ale to tylko przy rodzicach. I teraz znowu biorę zwykły klej. Smaruję wszystko. Tym zwykłym klejem. Wszystkie konturki mam wypukłe, bo wykleiłam je klejem na gorąco. Wycinam sobie mniej więcej folii aluminiowej. Mam za małe. Jeszcze raz. Przyklejam. I teraz ładnie paznokciem wszystko dokniatam, żeby pokazał mi się szkic mojego wozu. Widzicie, że wychodzi szkic wozu? To trzeba wszystko teraz ładnie pazurkiem dognieść. Jeżeli wybraliście opcję z klejem, bo rodzice Wam pozwolili i mimo wszystko Wam pomagali przy tym kleju, to paluszkiem teraz wygniatacie wszystko sami.
I taki rysunek znowu musimy brzegi poobcinać. Można też równo pozawijać. I zobaczcie, jest dwustrażacki i mamy dwie opcje. Jedno wyklejane tradycyjnie z rureczek, z rolników, do czego potrzebujemy tylko klej i folię. I to jest to, co ja Wam polecam. Ale jeżeli rysy Wam pozwolą, to możecie zrobić formą troszkę bardziej ułatwiającą życie, ale niosącą ryzyko poparzenia paluszków, dlatego tylko i wyłącznie pod kontrolą rodziców, możecie zrobić pojazd, gdzie najpierw sobie wszystkie kontury wykleicie klejem na gorąco, żeby było widać. Ja mam taki specjalny mały pistolecik. Wszystkie konturki sobie poprawiłam. Moje małe dzieci to potrafią zrobić, żeby się nie poparzyć, czyli to nie jest trudne, ale bez kontroli rodziców ja Wam tego robić nie pozwalam. A potem posmarować klejem, przyłożyć folię i rozprasować. Musicie mieć coś takiego, aby przejść do dalszej części. Ja tam to zostawiam. Dalszą część będę Wam pokazywała na tym pierwszym. Czyli teraz kolorujemy. No jak dobrze wiemy, kolorem głównym będzie kolor czerwony, ponieważ wóz strażacki jest czerwony. Oj, gdzieś mi zaginęły dobre pędzelki. Nieważne. I zobaczcie. Te konturki staram się zostawić srebrne, a resztę koloruję. Robię taki obrazek ze srebrnym konturem. Auto strażackie, wóz strażacki, jak widzicie, przez to, że jest malowany na folii, to mamy taki metaliczny kolor. Pomimo, że maluję zwykłą farbą, ale ta folia mi prześwituje przez tą farbę, dlatego ma metaliczny kolor i wygląda jak prawdziwy pojazd. Wszyscy chłopcy, którzy lubią strażaków, pewnie się teraz cieszą. Mogą poczuć się jak lakiernicy w warsztacie. Nanoszą lakier na auto. Widzicie, nie jest trudno to pokolorować. Oj, teraz widzę, że nie zrobiłam tej z przodu, ale już nie będę poprawiała. Jak Wam gdzieś tak odstaje, jak mi, może potem jeszcze spróbować dokleić. O. Na pewno będzie potrzebny mi niebieski na szybki. Biały na butniki. Czarny na opony. W środku zostawiam srebrne felgi. Te przyciski, co tam były, których nie zrobiłam, to sobie też czarne, a niech będą. No i tutaj nie zrobiłam sznurów, czyli tych węży strażackich z folii. Mogę je po prostu sobie namalować, że tu był taki wąż. I zobaczcie, praca skończona. Dziękuję za uwagę i życzę miłej zabawy z folią i farbką. Robimy metaliczne pojazdy.